Cześć, witam wszystkich z tej strony Korangar, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Risen 2. Dzisiaj dalej będziemy chodzić po domach i pytać się wszystkich ludzi, co tam u nich słychać, więc jesteśmy u Kowala. Jesteśmy u Kowala, poznajesz, że to jest Kowal, bo ma kuźnię. Na pewno nie jestem Kowalem. Tak, ja nie jestem Kowalem, ale ten koleś na pewno jest. O, tutaj sobie popija piwko. Koper. Szukasz Kuper. Czegoś? Halo. Tak. Człowieku. O co chodzi? O co chodzi? Postaraj się okraść, no. Świeci. Pewnie, że tak. O co chodzi? Jesteś Kowalem? Jesteś Kowalem? Tak. Młotek, fartuch, kowadło. Przypomina ci to Kowala? Kolejny idiota. Choć nie może być gorszy od tych protektorów. Nie dbają o swoją broń. To hańba. I kogo winią? Kto musi ją naprawiać? Jakiś fanatyk broni. O, mogę ci jakoś pomóc, człowieku? Mogę jakoś pomóc? Ty? A jesteś Kowalem? Mogę się nauczyć. Najpierw naucz się stosownie ubierać. Ale możesz mi pomóc z tymi mieczami. Zarzuca, że się brzydko ubraliśmy. Co masz na sprzedaż? Zerknijmy. Co masz na sprzedaż? Nie lubię zwykłych oglądaczy. Kupujesz czy nie? Może. Jeśli twoje towary są dobre, to możliwe. Nie spiesz się. Przecież nie czekają na ciebie jakieś bardzo istotne sprawy. Tak. Pokaż, co Pokaż, tam masz. Co masz do sprzedania. Dobra, sprzedaj. Ja chcę mu przede wszystkim coś sprzedać. Łupieżca, czyli to jest ta najsilniejsza broń. Będziemy musieli sprzedać wszystko oprócz tego łupieżcy. Hops, hops. Włócznie sobie zostawimy. Twardy kokos też. Nie wiem dlaczego, ale sobie zostawimy. Talizman, kul odporny plus 5, kolczyk wojownika. Te wszystkie różne duperele sobie zostawię, bo nigdy nie wiadomo, do czego mogą nam się przydać. A z rzeczy do kupienia? Mogę coś kupić. Zakrzywiony sztylet. O, sztylet służący do rzucania. To jest ciekawe, nigdy nie rzucałem w tej grze. No, ale chyba nic nie kupimy, chociaż powiem wam szczerze, że ten miecz jest bardzo fajny. Tylko że 1100 kosztuje, o ja jebie. Nie, koleś, masz za drogie rzeczy. Naucz mnie tajników kowalstwa. Chcesz poznać tajniki zawodu? Będzie cię to kosztowało. Nie robię tego przecież z potrzeby serca. Nie próbuj się targować. Nie mam czasu na głupoty. Dobra, oczywiście nie chcę się u niego niczego uczyć. Tylko chciałem wykorzystać wszystkie kwestie dialogowe, jakie miał. Co to jest? Czerwone wino, spoko. Chodź, Patty, idziemy dalej. Ten był jakimś dziadem przebrzydłym. Okej, wchodzimy chyba teraz do portu. Nie, chociaż nie, to jest magazyn. Miguel, co tam? Tak, jestem Miguel, właściciel magazynu tu, w Puerto Isabela. Spoko. Co mogę dla ciebie zrobić? Masz towar, który możesz mi sprzedać? Masz towar, który możesz mi sprzedać? Nie, moja żona Sofia się tym zajmuje. Myślałem, że ty jesteś szefem magazynu. Myślisz, że nie mam co robić? Przy tej całej papierkowej robocie i przyjmowaniu towaru? Odkąd Alcazar wprowadził przydziały, wszystko trzeba sprawdzać dwa razy. Księgowość jest bardzo wyczerpująca nerwowo. Jeśli coś pójdzie źle, to mnie będą winić. Bardzo przegadany odcinek się szykuje. A może powinni wpłacać ci dodatek za niebezpieczną pracę? Nie, powiemy tak. Ludzie, to banda niewdzięczników. Ty to powiedziałeś, przyjacielu, ty. I to jakim tonem? Dajesz się radzić sobie w życiu. Możesz to tak nazwać. Na plaży leżą drewniane skrzynie. A, kumam. Morze wyrzuciło je na brzeg. Mam już 5 sztuk nawet. I chcesz, żebym ci je przyniósł. Dobrze cię za to wynagrodzę. Zastanów się. To jest bardzo czasochłonna misja, ponieważ odkąd jesteśmy na tej wyspie, zbieraliśmy dopiero 5 skrzyń. Fakt, że ich nie szukałem zbyt specjalnie i brałem tylko te, co się same napatoczyły. No, ale to taki szczegół. Po co te przeddziały? Po co te przydziały? Przydziały, sorry. Wrona może i jest pokonany, ale nie wiadomo, ile zejdzie nam się z Molukasami.
Alcazar nie chce ryzykować. To mądre podejście. Popatrzcie, jak się fama szybko rozchodzi po wyspie. Bez internetu, nie? A już wszyscy wiedzą, co się dzieje na całej wyspie. Ta kolonia jest spora? Ta kolonia jest spora. To dopiero początek. Baza do podboju reszty kontynentu. Najniższym punktem jest port. Tam jest brama i magazyn. Ale nie możesz tam wejść. Ani na statek. Wyżej znajdziesz rzemieślników i fermy świń. Komendant Sebastiano i jego protektorzy są najwyżej, w garnizonie. Czy mogę coś jeszcze zrobić? No, ci nam powiedział, że mamy tutaj trzy, prawda, główne dzielnice. Mogę tu wejść? Nie mogę. No dalej, Już, ej. A, co my tu mamy? Benito, co się tak rozciągasz? Patrzysz na armaty? Cudeńka, prawda? No, takie sobie. Były odlewane specjalnie na tę wyprawę. Mają lepszy zasięg niż większość armat pokładowych. Fajnie? To najlepsze działa stworzone w kalderze. Aha. A widziałeś ten kapelusz? Patrz, jakie ma czerwone pióro. To pióro jest z koguta. Fajnie, nie? Tyle mnie to interesuje, co jego, ten mój kapelusz. A, jesteś kanonierem! Jesteś kanonierem? I tu łysy. To takie oczywiste? O, właściwie nie. Owszem, troszkę. Troszkę. Powściągliwość roku, prawda? Tak naprawdę czasem mnie ponosi. Ale armaty są moim życiem. Uwielbiam je. I like this. A ty masz coś wspólnego z morzem? Wyglądasz jak żeglarz. Ale nie jesteś chyba piratem, prawda? Nie, skąd? Nie jestem piratem. Pracuję dla Inkwizycji. Co tu można powiedzieć? Ten koleś jest z Inkwizycji, więc chyba mu powiemy, żeby po prostu był dla nas milszy. Tak, że pracujemy dla Inkwizycji. Pracuję dla Inkwizycji. Naprawdę? Ale wyglądasz dość piracko. Miałem nadzieję, że opowiesz mi trochę pirackich historyjek, ale już trudno. No, dlaczego te armaty są skierowane w stronę morza? No Jezu, Bezi, przecież to jest port. Przecież wiadomo, że w portach armaty są skierowane w stronę morza w razie ataku, no ale... Dlaczego te armaty są skierowane w stronę morza? Mamy muszkiety, którymi trzymamy Molukasów na dystans. Ale co, jeśli nadpłynie statek? Wrona już próbował szczęścia, bezczelny łajdak. No i gryzie piach. Ale Betty pogoniła ich i zatopiła. Czy to wszystkie armaty? Nie, na wieżach jest ich więcej. Widzisz? Wiem. Możemy wziąć przeciwnika w dwa ognie. Słyszałeś już o statku. Służyłeś już na statku, Boże. Oczywiście. Siedzenie w ciemnościach, fale rzucające cię raz w tą, raz w tamtą. W takiej sytuacji do dobrego strzału trzeba mistrzowskiego kanoniera. Rozkazy od komendanta. Musisz zamknąć harpun. Nie! Tytanów. Nie! Co to jest harpun tytanów? Nie chcę, o Jezu, ja nie wiedziałem, że to ten koleś. Nieważne, sam się zajmę harpunem. No jasne, pewnie, że tak. Nieważne, sam zajmę się harpunem. O, w życiu! Boże, tak, co ja bym zrobił? Najlepiej. Co ja bym zrobił? Oddałbym mu harpun. O, fu, w życiu. Idź stąd, Benito, nie lubię cię. Jo, jebie. Mój harpun, mój. Nie oddam go. Jezu. O, świetliki, czy tam, nie wiem. Czy jakoś tak. O, co my tu mamy? Ale tu jest ciemno. Przekimałbym się gdzieś w jakiejś chacie, ale... Ale cholera, nie wiem, gdzie tu można się wyspać za darmożkę. Co my tu mamy? Co to jest? Drewniana skrzynia, fajnie. Czyli mamy już 6 skrzyń. Jeszcze 4. Kolejna. O, fuck. Mały błąd. Ej, nie mogę podnieść tej muszli, co tu leży. Dobra, walić ją. Za to podniesiemy sobie tą muszelunię. Ładnie wygląda ten wieczór. W zasadzie to już jest taki późny wieczór. Tam mamy skrzynię, zajrzyjmy do niej. A dalej jest potężny krab. Teraz chyba się poddam. No, pewnie, że tak. Tego kraba przeatakujemy! I oczywiście nie trafiliśmy, jak to my. Fak, znowu nie trafiliśmy. Boże, kochany. Precyzji snajpera to ja nie mam. Au. Dlaczego ja nie mogę trafić? No do ciężkiej cholery. Ale muszę używać tego harpuna, ponieważ chcę się wprawić.
wyrzucaniu nim. Tyk. O, ktoś jeszcze za mną. Kolejny, wow. Dobra. Patty, teraz ty. Przyznam się szczerze, że gdyby nie było tutaj Patty, poszłoby mi znacznie gorzej. Okej. Okay. Hops. Jeszcze parę strzałów i się uda. Tym karkom strasznie wolno się ładuje. Znaczy, niby to wygląda szybko, ale w praktyce to jednak to jest bardzo wolne. Hops. Dobra, Patty, dokończ go. Dokończ go. Czy nie? Patty, nie trafię. Trudno. Okej, okay, zbieramy wszystko, co możemy. Tu jest kolejna muszla. Kokosik. I idziemy dalej. Przejdę się wzdłuż tej plaży chwilę, żeby nie było czegoś takiego, że cały odcinek będzie przegadany przez nas razem z tymi ludźmi. Widzicie ławice ryb? To fajnie wygląda. Niestety te ryby no, nie są w żaden sposób możliwe do złapania przez nas. Ale jest fajny taki patent, że jak do nich podchodzimy, to one uciekają. O, fuck, co jest? Dlaczego mnie utopiło? Nie gadajcie! O, Boże, nie podoba mi się to. Mieliśmy wodę po szyję, a i tak utopiliśmy się. No nie. No nie, twórcy, no nie. Naprawdę, mam wam bardzo za złe, że nie zrobiliście motywu pływania. Ach. Dobra, walić to. Idziemy dalej. W sumie to przeszliśmy całe wybrzeże już właśnie przeszliśmy, więc możemy się wrócić. Oho. Dobra, i pierwsze co będę chciał, to będę chciał znaleźć jakieś spokojne łóżeczko, gdzie będę mógł pójść w kimono. Może zawitamy tam trochę na górę. Tam jest... tu coś jest. Co to jest? Czerwone wino. Jasne, że bierzemy. Tak jak mówiłem, tam jest parę chatek rzeźników, kowali i innych tego typu ludzi. Więc może wbijemy im wywyrko i pójdziemy spać. Kajego mać. O, dzień dobry. Co tak hałasuje? To tylko ja. Byś się przesunął. Lepiej niczego nie dotykaj. A ja niczego nie dotykam, bym chciał tylko... A Jezu, nie mogę. Nie mogę. Szkoda. To może do ciebie. Kim jesteś? Ja z tobą gadałem? A, gadałem. Kurczę. Oni jak stoją przy łóżku, to już mają, można powiedzieć, zaklepane je. Nie można wejść w interakcję z tym łóżkiem. Dobra, trudno, więc założę się, że kowal ma to samo, nawet nie będziemy sprawdzać tego. Od razu udamy się na sam dół, by tam porozmawiać z kupcami. Chociaż w sumie o tej porze dnia to oni wszyscy śpią, więc to będzie bardzo krótka rozmowa, ponieważ nikogo tam pewnie nie będzie. Czerwone wino bierzemy. Okej. Okay. Teraz mi się przypomniało, że czerwone wino chyba jest potrzebne do jakiejś misji, ale nie pamiętam do jakiej. Okej, okay, tutaj jest parę osób, pogadamy sobie z nimi. Ono palawe, tak? Moje miejsce jest tu. I co, i tylko tyle? Ono palawe. Ty jesteś ono palawe. Okej. Okay. Chyba musisz się napić. Ja muszę się napić? Nie, chcę porozmawiać z tym Venturo. Co tu robisz? Co tu robisz? Sam się nad tym zastanawiam. Jaki on niski. Kazano mi się dostać do świątyni. Rzecz w tym, że strzeżona jest lepiej niż cnota zakonnicy. Nie da się choćby podejść. Wiecie co? Zejdę z tego stołu, żeby to nie wyglądało tak prześmiewczo. I teraz z nim pogadamy. Dowiedziałeś się czegoś? Dowiedziałeś się czegoś? Nie. Przed chwilą tu dotarłem. Czekam na okazję, by się zbliżyć. Okej. Pomóc ci w czymś? Pomóc ci w czymś? Nie trzeba. Ale możesz zdać raport komendantowi. To go powinno uspokoić. O Jezu. Dobra, wypiłem już herbatę, więc nie będę co chwilę już do niej sięgał. Ciekawe, jaki ten raport mi chodziło. Chyba się nie znamy, prawda, Złotko? Nieczęsto widuje się tu nową twarz. O, jestem zabójcą kapitana Brony. No. Jestem zabójcą kapitana Wrona. Prawda to. Dzięki tobie będziemy mogli spać spokojnie. I tak miał zbyt mało ludzi, żeby się przebić przez mury miasta. Co cię tu sprowadza? Co cię tu sprowadza?
Nie miałam wyboru, kochanie. Stare Imperium jest w ruinach. Miguel i ja przeczuliśmy, co się stanie w Kalderze. Wsiedliśmy więc na pierwszy statek. Powiedz mi więcej o Arborei. Powiedz mi więcej o Arborei. Arborea to ogromne i stare miejsce. Wiele potrzebnych ci rzeczy znajdziesz tu, na wybrzeżu Ostrzy. To nie jest najbezpieczniejsze miejsce na świecie, ale chroni nas Inkwizycja. Okej. Chcę dowiedzieć się więcej o wybrzeżu Ostrzy. Chcę dowiedzieć się więcej o wybrzeżu Ostrzy. Strzelaj, kochaniutki. Pif paf. Dlaczego ten teren jest... tak się nazywa, no? Dlaczego ten teren nazywa się Wybrzeże Ostrzy? A niech mnie, co to za pytanie? Nie wiesz? Może dlatego, że na mapie wygląda jak wygięte ostrze Cordelasa. Zresztą inaczej być nie mogło. Nie mogli go przecież nazwać Wybrzeżem Mieczy. Dlaczego nie? Dlaczego Wybrzeże nie zostało zniszczone? Dlaczego Wybrzeże nie zostało zniszczone? Nie wiem, ale to, że nie zostało zniszczone, nie znaczy, że nie jest niebezpieczne. Ale mamy protektorów, by patrolowali teren. Aha. Czy jest niebezpieczne? Cóż, przede wszystkim są tutaj dzikie zwierzęta. Już nie ma. Małpy, jaguary i inne takie. No i są szaganubi. No, szaganubi są. Dzikusy żyjące w głębi lądu. Z nimi nie handlujemy. Ale pozwalacie im dla was pracować. Wszyscy, których tu widzisz, to niewolnicy złodziutki. No, ci szaganubi to są dosyć spokojni ludzie. Muszę się czegoś napić. Muszę się czegoś napić. U mnie nikt nie chodzi spragniony. Co mogę dla ciebie zrobić, kochanie? Może grogu? Co tam masz, poza grogiem? Rozejrzyj się, kochany. Mogę wymienić się wieloma rzeczami. Jeśli chodzi o skarb, mogę zapłacić złotem. Brzmi nieźle. Jeśli chcesz coś wiedzieć, kochany, musisz tylko spytać. Jaki skarb można tu znaleźć? Stare świątynie są pełne złota i nefrytu. Posążki, bożki, maski. Każdy człowiek wystarczająco odważny lub głupi, by szukać skarbu, może bardzo się wzbogacić. Lub zginąć. No właśnie. Owszem, jeśli szukasz złota, mam pewną robotę do wykonania. Ale nie jest pozbawiona ryzyka. A czego ty możesz mnie nauczyć? Naucz mnie czegoś. Wszystkiego nauczyłam się na Uniwersytecie Życia, ale spróbuję. Powiedz mi, jak... Dobra, nie chcę. Pohandlujmy. Zobaczmy, co ty masz. Sól. Aha, trochę ubrań. Mapa z drogą do skarbu. Świetnie, to kupimy. Hura. A sprzedamy? Czy coś ci sprzedamy? Spójrzmy tak fachowym okiem. Wszystko. Dobra. Kolczyk wojownika. Nie. Talizman. Może talizman ci sprzedamy? Pierścień złodzieja, nie. Pierścień oficera, też nie. Pochodnia, ja mam pochodnię, nie mogę jej użyć. Nie wiem dlaczego. To nie, tego też nawet nie chcę w ogóle patrzeć, co to tam ma. Nóż garbarski, mam dwa, więc jeden ci opchnę. Szpon. Czaszka. Oko sobie zostawię, zęby sobie zostawię. Odnóże są twoje. Kości, powiedzmy, że też. Szafir ładnie wygląda, więc nie sprzedamy. Nefryt też nam będzie potrzebny. Miski sprzedamy. I posąg małpy oraz bożek zostanie u nas. Tak. I tyle. Czy jest coś konkretnego, co chcesz kupić? Skoro już pytasz, kochaniutki, przydałoby się kilka butelek porządnego wina. Ostatnio magazyn nie był zbyt dobrze strzeżony. Większość wina została wyzwolona. Mam dwie butelki chyba. Co to ma wspólnego ze mną? Niemal każdy tutaj ma schowaną buteleczkę. Jeśli jakąś znajdziesz, dobrze ci zapłacę. Co ty na to? Dobra, ile ci potrzeba? Zrobimy to. Ile ci potrzeba? 5 wystarczy. Wow, to sporo. Ale wezmę wszystko, co uda ci się znaleźć. Zobaczę, co da się zrobić. Świetnie. Będę tu czekać, słodziutki. A jeśli kogoś szukasz, znajdziesz go najpewniej właśnie tutaj. Spoko, 5 butelek to jest dosyć dużo. Mam 2 butelki. I o, mam 3 butelki, super. Dobra. Rozejrzyjmy się po tym miejscu. Oczywiście zapiszę grę i spróbuję splądrować tą skrzynię. Ktoś na mnie patrzy? Nikt. Patty? W
Bądź moimi plecami, pilnuj mnie. Może tu będzie wino. Hops i hops. Super. O, standardowe rzeczy. Dobra. Skorzystajmy może z tego, że jest noc. I przejdźmy się po tych chatach wszystkich obywateli. Może tam będą jakieś butelki wina. Przypominam, że potrzebujemy jeszcze dwóch. Oho. Może jakbyśmy się wkradli tu. Okej, już tu jesteśmy. Pamiętam, że chyba w pierwszym albo w drugim odcinku też chodziliśmy właśnie po magazynie i okradaliśmy cały magazyn. Ale to było bardzo dawno temu. Okej, skrzynia splądrowana. Lecimy na górę. Wtedy ten odcinek nazwałem Złodziej w magazynie, czy coś takiego. No, ten magazyn też jest dosyć podobny do tego, co był. Tu nie możemy wejść, tam też nie ma nic ciekawego. Ten magazyn jest dosyć podobnie zbudowany do tego, co był w tej startowej misji. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. W tej startowej lokacji, znaczy się. Dobra, czy mogę podejść? Zapiszę grę. Mogę podejść do tego kufra. A, on jest. On jest niestety zamknięty na dobre. Więc wychodzimy. Super. Uf, udało się. Niestety z jednego kufra dużo zysku nie mamy. Ale cóż. Oni tu wszyscy śpią, więc wydaje mi się, że dobrym sposobem było, by wkradnięcie się również i do nich. Wino. Masz tu jakieś wino? Śpi. Ja widzę wino. Czerwone wino. Super. Okej. I już mnie nie ma. Mamy 4 butelki wina. Świetnie. 4 butelki i liczę na to, że w którymś z tych dwóch domów pozostałych będzie 5. Czyżby to była ta? Oj nie. Ohoho. To niedobrze. Wino. Potrzebuję wina. Strasznie dużo butelek, które tu się znajdują, to niestety są zwykłe atrapy. Co mi się nie podoba. Hyc. Okej. Dobra, jak tu nie ma, to trzeba się przejść tu, do kowala. A nie, sorry, tutaj byłem. Musimy się przejść tutaj. Widzę, że już powoli trzeba kończyć odcinek. Cholera, jak to szybko leci. Więc oby tu była ostatnia butelka. Jest. Hops. Mamy już wszystkie potrzebne. Jeszcze tylko zobaczę, czy uda mi się opróżnić ten kufer. Uda się. Więc zapisik. I hops, do dzieła. Okej. Oddamy jej te 5 butelek wina i kończymy odcineczek. Co to jest? Zamek kołowy? I czerwone wino, kolejne. Fajnie. Fajnie. Patty, skradaj się po cichu, żeby ten Webster nas nie widział. On ma tyle amunicji, że na pewno by któraś wylądowała w naszych tyłkach. Okej, lecimy na sam dół. Oddamy te wina i kończymy odcinek. Ach, sądzę, że wyszedł dosyć sympatyczny. Poubijaliśmy zdeczka bestii i ten, i zrobiliśmy parę misji. Miguel i co? I Venturo. Dobra, ale chodzi mi o Sofię, głównie o Sofię. Mam wino, które chciałaś. Wiedziałam, że mnie nie zawiedziesz, kochanie. Nie martw się, pamiętam warunki naszej umowy. Wezmę tyle butelek, ile tylko uda ci się znaleźć. Okej. Daj butelkę wina. Oto następna butelka. Dzięki, kochany. Spoko. Okej, więc ja kończę odcinek. Wyszedł mi się. Dobry fail na koniec. Udał mi się dosyć chyba dobrze, przynajmniej tak ja czuję. Więc pora kończyć. Zatem trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.